Wśród sposobów walki z kościołem, z wiarą, z religią są bardzo różne metody, bardziej lub mniej wyrafinowane przemocowe i perfidne, intelektualne i hamskie, siłowe. I nie będę sięgał tutaj do tych prześladowań, które realizowali masoni, bolszewicy, jakobini czy y, Niemcy za czasów okupacji hitlerowskiej, ale wystarczy przypomnieć sobie to, co mi opowiadali rodzice z okresu Wielkiej Nowenny albo to, co ja już pamiętam po okresie milenium. Gdy prymas albo biskupi organizowali na Jasnej Górze 3 maja na przykład wielkie uroczystości religijne, komuniści go mógł, a wtedy kombinował, jak odciągnąć uwagę, jak stworzyć alternatywną, zastępczą rzeczywistość świętowania i na przykład wyścig pokoju przejeżdżał po trasie, którą miały iść pielgrzymki albo organizowany jakiś mecz żużlowy czy mecz piłkarski. Były mniej lub bardziej wyrafinowane sposoby zakłócania tych uroczystości przez orkiestry, dęte, wybuchy, pokazy lotnicze. A dzisiaj, czy te metody odeszły do lamusa, czy to już jest tylko historia, i o tym właśnie chcę wam opowiedzieć. A więc zaczynamy. Kolega zwrócił mi uwagę na pewną prawidłowość, że jeżeli zbliżają się jakieś święta katolickie, chrześcijańskie święta, następuje erupcja tekstów, które ma obrzydzić to święto i na przykład tuż przed Bożym Narodzeniem pojawiają się wyznania celebrytek, które mówią jak nienawidzę tych świąt z teściami, och tortura jaką jest Wigilia przy wspólnym stole z matką i z ciotką, które będą się pytały kiedy dziecko, kiedy yy, i tak dalej, i tak dalej, kiedy się ustatkuje. To jest dla mnie tortura. Pewnie wyjadę na ciepłe morza i udam, że mnie nie ma. Albo na przykład, jak to strasznie, że nie ma potraw wegańskich na wigilijnym stole, tylko ciągle te śledzie, te śledzie, i tak dalej. Także. To jest, to jest jedna metoda, ale też pamiętam, na przykład, przed okresem, czy w okresie Wielkiego Postu, pojawiają się w wyborczej i w innych pokrewnych mediach wywiady z nauczycielami, którzy są przerażeni, że muszą uczestniczyć i towarzyszyć dzieciom w wyjściu zbiorczym, takim klasowym wyjściu na rekolekcję, że to narusza neutralność światopoglądową, że to jest niezgodne, narusza ich prawa wolno do wolności od religii. No i wtedy dyskusja, a czy to jest dobre, czy złe, czy rekolekcje muszą być w kościele, a w ogóle po co taka teza w szkołach. I teraz, gdy zbliża się czas pierwszych komunii, widzę sporo tekstów, w których autorzy pochylają się z troską nad budżetem rodzinnym. Ileż to kosztuje taka komunia święta? No bo patrzcie, zobaczcie, yy, trzeba ubranko, trzeba te wszystkie datki na kościół, trzeba wys wystrój kościoła, jakieś wstążeczki, chorągiewki, a te próby, a te wyjścia ile to czasu zajmuje, a jeszcze dla księdza jakiś prezent koniecznie trzeba kupić. No, i co najgorsze? Przyjedzie rodzina, dla niej trzeba wynająć knajpę, uroczystość w restauracji, jakich wszystkich tu pomieścimy. No, i pytanie, czy wziąć kredyt, czy wystarczy 10 tysięcy, że robi się z tego małe wesele. Owszem, dodatkowo jeszcze jest troska o prezenty. Licytacja, kto ma lepszego, kto dostanie lepszego iPhone'a, kto bardziej elektryczną hulajnogę i, i w tym momencie rodzina leży na upadkach, jest zrujnowana finansowo. Drugim nurtem są teksty, które wyrażają oburzenie, że religia i przygotowania do religii przenikają do szkół, angażują innych nauczycieli, że dzieci muszą być zwalniane, że w szkole się robi taka, pewna taka atmosfera oczekiwania, wyczerpiania. Że to bardzo przeszkadza w nauce, w realizacji podstawy programowej. I trzeci nurt tekstów teksty rzekomo e, ujmujące się za pewnym, pewną optyką katolicką, optyką chrześcijańską. Nie pośle dziecka do komunii, mówi wierząca mama, ponieważ chce, żeby to dziecko przeżywało autentycznie spotkanie z Panem Jezusem, przyjęcie sakramentu. W związku z tym poślemy to dziecko, gdy ono dorośnie, gdy będzie rozumiało istotę, w czym uczestniczy, ponieważ teraz bardziej czeka na prezenty, bardziej czeka na gadżety, na zjazd rodzinny, a nie przeżywa tego, co powinno. W związku z tym ten szantaż, to zafałszowanie, że oto musisz iść do spowiedzi brr, straszne musisz iść do spowiedzi, e, za to będą prezenty i zjazd rodzinny, no jest pewnym oszustwem, jest um, przygotowaniem, jest takim przyzwyczajeniem dziecka do, do tego, że można żyć w podwójnej rzeczywistości. I trzeci nurt myślenia, który pojawia się w tekstach, to jest, to jest uznawanie, że przy pierwsza komunia święta dziecka to straszna dyskryminacja innych tych, które nie chodzą na religię i które nie będą uczestniczyły w pierwszej komunii. Zatem ten dyskryminujący akt, że oto jedne się cieszą, przygotowują, oczek oczekują, że coś się wydarzy, to jest wielkie święto, że będą bohaterami dnia, a te drugie co? Biedne, pozbawione tej uroczystości. Nie będzie prezentów, nie będzie rodziny, nuda. W związku z tym co robimy? Robimy alternatywne pierwsze komunie, czyli zastępcze pierwsze komunie. Dzieci będą miały imprezkę, szykujemy dla nich mm, na przykład y, taki obrzęd, jak proponowały działaczki krytyki politycznej. W Gdańsku, zrobimy to nawet chyba w ratuszu, zrobimy postrzeżyny. Dzieci świetnie, jak pisze autorka tekstów wyborczej, dzieci świetnie pamiętają to opowiadanie o piaście kołodzieju, o jego synie ziemowicie, któremu podstrzyżono włosy. W związku z tym chłopcom będziemy lekko podcinali włosy, a dziewczętom będziemy zaplatali warkoczyki, czy zaplatali jakieś mm, piękne fryzury. i tu już dzieci nie będą czuły się dyskryminowane, również dostaną prezenty. Będzie impreza, będzie biwa, będzie zabawa, będzie zjazd rodzinny. Czyli budowanie alternatywnej rzeczywistości, zastępczych komunii świętych. I tu widzę pewien paradoks. Otóż ci osobiści, wrogowie Pana Boga, wyzwoleni z okowów zabobonu, nagle nie są w stanie pogodzić się z tym, że mają jakiś brak. W życiu, że w ich kalendarzu nic się nie dzieje. Zatem muszą tworzyć jakąś podróbkę, jakiś plagiat, jakieś małpowanie rzeczywistości chrześcijańskiej, bo po prostu mają gdzieś tą wewnętrzną potrzebę. Tego nie da się wygumkować, nie da się tego wymazać. W związku z tym, zamiast wyzwolić się, brną jeszcze bardziej w jakąś sztuczną, totalnie zafałszowaną rzeczywistość. A może właśnie paradoksalnie jest w tym pewien hołd złożony chrześcijaństwu. W tej podróbce, w tym małpowaniu jest jakiś rodzaj przyznania się, że tak, że to chrześcijaństwo jest wspaniałe, że religia jest potężnym wyzwaniem, jest przepiękną tajemnicą, do której my może nie dorastamy, albo nie dorośliśmy, albo wygumkowując ją z własnego życia, mamy gdzieś jakiś wielki deficyt. I przypomnę znowu historię, którą pewnie opowiadałem już z dzieciństwa, gdy widziałem pod jasną górą, po uwięzieniu obrazu, po tym jak komuniści przerwali peregrynację obrazu, kopii cudownego obrazu po Polsce, po parafiach i zmusili biskupów, żeby ta kopia wróciła na jasną górę. Postawili strażę pod jasną górą, stały samochody policyjne. Zima, lato, dzień, noc, pilnowali, żeby Matka Boża, żeby ten obraz Matki Bożej nie opuścił jasnej góry. Ale nie pilnowali przejścia, wyjścia dla pieszych, nie pilnowali tych z, zwykłych prywatnych wyjść, pilnowali głównej bramy, tej, która wychodzi między, między bastionami, wychodzi z fortyfikacji w kierunku domu Pielgrzyma. I tata zwrócił mi uwagę, zobacz, nawet ci komuniści wiedzą, że królowa Polski nie wyjdzie jak złodziej ze swojego pałacu, ze swojej komnaty. Królowa Polski wyjedzie z orszakiem i dlatego oni tutaj czekają. I w tym stróżowaniu, w tym pilnowaniu, w tej opresyjnej rzeczywistości uwięzienia obrazu, ale jednocześnie to, że pilnowali przy głównej bramie, jest też świadectwo wiary, świadectwo chodu, jaki ci komunistyczni policjanci składali królowie Polski Matce Najświętszej.